Orlowskich. A teraz mamy też poetę w ogromnym światowym formacie, która poetyczny, poetycki i niesamowity sposób opisuje świat. Polska to skrzyżowanie Europy, być może jego serca, jego traumatyczna, jej traumatyczna historia. Widzimy ją w prozie Olgi Tokarczuk, która miesza się z przeszłością, która miesza się z antysemityzmem, z kwestiami tego problemu. Rezultatem tego jest prawda ciężka do przetrawienia. Bardzo wielu opowiadań próbuje ona uchwycić Polskę, która nigdy nie jest w tym samym miejscu. Polska, która jest w stałym ruchu. Jej połączenie niesamowitej nierzeczywistości, niesamowite obserwacje oraz opętanie mitologią tworzą jedna z najbardziej oryginalnych, prozaicznych, prozatorskich dzieł na świecie. Jest wirtuozem portretowania. Uchwytuje swoje postaci wtedy, kiedy wyłamują się z codzienności. Pisze o rzeczach, o których nikt nie pisze inne. O dziwności, nieznośnej dziwności codzienności. Bieguni. Wspaniały opis poruszania się między różnymi miejscami, spotkania z miejscami, ludźmi, których nie znamy, deszcz różnych notatek, różnych baśni, porusza się między różnymi mapami, między różnymi aspektami naszego życia, krąży wokół biegunów takich jak natura, kultura, rozsądek, kobiecość, męskość i pędzi niczym sprinter ponad społecznymi i kulturowymi granicami. Jej proza w drastyczny sposób, drastycznie pełna idei, składa się z wielu różnych książek. Jej miejscowości, które opisuje, postaci, o których opowiada, ich niesamowite losy, łączą, tworzą fresk baśni. Żyjemy i umieramy w opowieściach innych. Przykładem jest tutaj Katyń. Z jednej strony miejsce masakry, z drugiej strony las. Moje pisanie to tłumaczenie obrazów na słowa. Z tych obrazów wychodzą różne apokaliptyczne wydarzenia, które formują jej ogromne dzieło, pełne kolorowych opisów XVIII-wiecznej Polski. To historia idei, historia Polski. To różnego rodzaju myśli czasu, przesądy, szaleństwo. To salony i wsie. To osoby, które w bardzo żywy sposób są przedstawiane. Mamy wrażenie, jakby Tokarczuk spotykała je na ulicy. Opisuje różnego rodzaju wnętrza żydowskich domów, klasztorów, ubrania, jedzenie. Ponadto opisuje także anonimowe kobiety, tworząc z nich indywidualne jednostki. I ich życie, które zdało się zniknąć bez śladu. Przepraszam. Członek sekty Jakob Frank, kierujący tą sektą, to mistyk, bardzo oszust, osoba bardzo, która chce próbować różnych rzeczy, sprowokować Boga, który podaje poddańczość kobiet, wątpliwość. Za pomocą swoich uczniów, frankistów, chce stworzyć nowy świat. To także motyw, który pojawiał się w historii nazistów. Chęć zniszczenia Polski. Chęć zmienienia naszej wspomnień historycznych. Chęć zniszczenia i sfałszowania. W prozie, w kulturze, żydowskiej kulturze przedstawionej Tokarczuk można zauważyć bezgraniczną miłość do wiedzy. W
XVIII-wiecznej Europie widzimy paralele do późniejszego nazizmu i stalinizmu, a także dzisiejszego populizmu. W swoich powieściach Tokarczuk opowiada o przyszłości swojego kraju. Według Tokarczuk nie ma historii, są po prostu ludzkie życia. Księgi Jakubowe to niesamowita powieść, opowiadająca o różnych kwestiach zła, które są zszywane, łączone i tworzą opis dawnych czasów. Dzięki jej niesamowitej fantazji tworzą one swoisty imbryk czasu. Jej tysiącstronicowa powieść to bogactwo, którego dzisiaj raczej nie jest, nie możemy w stanie znaleźć. Widzę, jak Alfred Nobel akceptuje jej twórczość, jest z niej dumny. Pani Tokarczuk. Proszę o zrobienie literackiej nagrody na obraz Szolewskiej Mości, Króla Świeckiego.